Witajcie. Drodzy widzowie, po waszych komentarzach i prośbach, które wysyłaliście do mnie na e-maile, wracam dziś do rozmowy z Darkiem, którego znacie z kilku filmów u mnie na kanale, ale też pisaliście o tym, jak on ma ciekawe filmy na swoich kanałach, które za chwilę przypomnimy. Ja tylko powiem, że to jest kanał Agencja Kosmiczna z tłumaczeniami filmów z kanału angielsko- i hiszpańskojęzycznego, no oraz własny kanał Darka, którym jest Przebudzonko. Darku, witaj. Witaj Zygi, witajcie widzowie. Jest mi bardzo miło, że mogę tutaj ponownie gościć i podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami. Wiesz co, powiem ci, że bardzo mnie zauroczył ten twój drugi kanał. Właściwie chciałem powiedzieć nowy, on jest stary, ten kanał, Przebudzonko. No bo tam są takie filmy, które bardzo rezonują ze mną, bliskie moim klimatom świadomościowym, również przebudzeniowym, energetycznym, duchowym. Ale dziś będziemy rozmawiać na trochę inne tematy, jednak mimo wszystko związane z tym, co ty robisz na tym swoim osobistym, prywatnym kanale. Dzisiaj mamy temat federacji i chciałbym cię bardzo prosić od razu na samym początku o wyjaśnienie, bo mamy tyle różnych pojęć federacji i tyle takiego miksu informacyjnego, że powiem ci szczerze, że ja czasami sam się gubię. Zatem o jakiej federacji będziemy rozmawiać? Czy możemy to jakoś rozróżnić albo zdefiniować? Poruszyłeś niezwykle istotną rzecz, Zygi, mianowicie to, że jest zalew informacji, gąszcz różnych doniesień, a temat, który dzisiaj poruszymy, to jest ogólnie oczywiście tak, federacja, kosmiczna polityka i przyszłość Ziemi, jaka jest nam szkicowana z różnych doniesień, różnych informatorów. Natomiast jeśli chodzi o samą federację, funkcjonują różne nazwy. Federacja Światła, Federacja Światów, Konfederacja, Federacja Galaktyczna, Federacja Zjednoczonych Planet. Dlatego, żeby nie robić takiego miszmaszu, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy, to skupimy się na dwóch źródłach, które uznałem za najbardziej, można powiedzieć, sensowne, wiarygodne, które już się jakoś ugruntowały. Przy czym ja tutaj nie mówię, że to jest stuprocentowa prawda, i tak jest, i ja bezkrytycznie w to wierzę. Po prostu opowiemy o pewnych konceptach, które istnieją, co jest nam w jakiś sposób przekazywane, ale nie znaczy to oczywiście, że tak na 100% będzie. Tym bardziej, że te dwie narracje, które dzisiaj będę chciał przedstawić, nie są nakładające się na siebie. Częściowo może, ale ostatecznie są opozycyjne. Dlatego chciałbym wam... Tak? Wyprzedzę to twoją opowieść, bo chciałbym zrozumieć dokładnie. Użyłeś kilku określeń na temat federacji. Czy to są różne określenia tej samej organizacji, tego samego bytu, czy też są różne byty? I wyjaśnijmy to. Federacja jest zbiorem, taką unią różnych kosmicznych ras, która tworzy, w uproszczeniu mówiąc, takie kosmiczne NATO dbające o naturalny rozwój istot, plan na różnych planetach, przestrzegania pewnych praw kosmicznych. Mówię to tak bardzo mgliście ogólnie, ponieważ... Ale to rozumiem, Darku, ale czy te określenia, które użyłeś, Federacja Światła, Federacja Świetlna, Federacja Galaktyczna, to są inne określenia na temat tego samego bytu, czy to są różne byty? Prawdopodobnie różne byty, bo właśnie różne źródła, o których mówię, prowadzą inną narrację i inaczej definiują tę federację. Dlatego mówiłem w taki ogólny sposób, ponieważ to wszystko zgrywa się tylko na tym ogólnym poziomie, że jest federacja, to kosmiczne NATO, które tam patrzy, co się dzieje. Natomiast kiedy wchodzimy w szczegóły, mamy już rozjazd. Dlatego konkretyzując, Kobra, który będzie jednym źródłem informacji, kim jest Kobra, za chwilę wyjaśnimy, opowiada o konfederacji. Będziemy używać słowa czasami konfederacja, czasami po prostu federacja. Natomiast drugie źródło, czyli Taigetanie,
To jest oryginalny kanał Cosmic Agency lub hiszpański kanał Agencja Kosmika lub po polsku Agencja Kosmiczna. Tajgetanie mówią o Federacji Galaktycznej lub zamiennie, bo to jest to samo, Federacja Zjednoczonych Planet. Zatem takich nazw będziemy używać i kiedy powiem w uproszczeniu federacja, no to będzie się odnosiło do jednego z tych pojęć. Nie mówię o Federacji Światła, Światów i tak dalej, bo to są jakieś twory z innych gdzieś tam koncepcji, które gdzieś znajdziemy. Będę się opierał tylko na tych dwóch źródłach informacji i to, jak oni rozumieją, czym jest ta federacja. Mhm. Rozumiem. Słuchaj, Federacja Galaktyczna to jest chyba określenie, które najszerzej funkcjonuje w tym naszym świecie i ona rodzi jakby ambiwalentne uczucia, przeciwstawne sobie, prawda? Jedni ją kochają, uwielbiają i utożsamiają się prawie, że z nią, drudzy jej nie lubią, a wręcz czasem nienawidzą. Skąd się to bierze? Obydwie te skrajności, w zależności od punktu widzenia, mogą być jak najbardziej właściwe. Ponieważ to są ogólnie koncepty bardzo złożone i wiele rzeczy, które będę tutaj mówił, będą uproszczeniem i ja będę czasami rekomendował, nazwijmy to, jeżeli ktoś jest zainteresowany danym tematem, lektury uzupełniające. Będę wtedy prosił cię, Zygi, o pokazanie tam linków i filmików do konkretnych źródeł, gdzie dane zagadnienie jest rozwinięte bardziej. Natomiast bezpośrednio odpowiadając na twoje pytanie, na jednym poziomie federacja może robić coś pozytywnego, na innym przeciwnie. Zresztą to, jak ona definiuje pozytyw, niekoniecznie jest pozytywem z naszego punktu widzenia, ponieważ istoty pozaziemskie, będące w innej gęstości, które mają inną, nazwijmy to, rozumienie metafizyki, które żyją długo, które mają inną technologię, inaczej będą patrzeć na to, co dzieje się na Ziemi. Mhm. Nawet jeżeli widzą to jako cierpienie, to dla nich to będzie coś niekoniecznie aż tak bardzo istotnego. To będzie na przykład po prostu gra. Mhm. I z ich poziomu jest to postrzeganie jako gra, dusza, która inkarnuje się na Ziemię, wie co robi, wybiera to, jest świadoma warunków, które tam są i decyduje się tam ze swoich prywatnych powodów zinkarnować, więc to jest jej wolna wola i niekoniecznie należy tutaj wszystkich na siłę jakoś zbawiać, pomagać czy coś w tym stylu. Czyli jednakże to jest związane z tym innym poziomem świadomości. Z pojmowaniem ogólnie wolnej woli, ponieważ my pragnąc jakiegoś kosmicznego ratunku, żeby przylecieli i załatwili za nas negatywne istoty, które nas wykorzystują tutaj na Ziemi czy coś takiego, to jest takie dość typowe myślenie. Ja nie powiem, żebym ja tego nie chciał, jak bardzo bym chciał takiej oficjalnej interwencji. Jedna z narracji, którą będziemy tutaj prowadzić, opowiada właśnie takiej oficjalnej interwencji i ratunku, ale druga narracja jest już temu przeciwne, że nic takiego nie będzie, ponieważ w interesie federacji nie jest ratunek ludzi, a utrzymanie tego statusu, który tutaj na przykład jest, ponieważ Ziemia jest wspaniałym miejscem dla doświadczania. I będąc tutaj na Ziemi jako człowiek, możemy mieć trudności, problemy, mocować się z czymś, ale z poziomu duszy jest to bardzo dużo unikalnych doświadczeń przyspieszających nasz rozwój. To jest jedna rzecz, a jeszcze inna, że dusze, które są na Ziemi, no zeszły tutaj, jak już mówiłem wcześniej, całkowicie świadomie i takie ratowanie ich na siłę byłoby złamaniem ich wolnej woli, którą było właśnie zejście tutaj. Zatem istoty kosmiczne mają też nieraz dylemat odnośnie pomagania, bo być może pomaganie byłoby zaprzepaszczeniem szansy, którą stworzyła sobie dusza na doświadczanie w tych warunkach. Możemy tu mówić o istnieniu tak zwanej pierwszej czy też głównej dyrektywy. Jest to pojęcie, które niektórzy mogli znać z serialu Star Trek, które mówi właśnie o tym, że rasy wyższe nie ingerują w rozwój i w działanie ras niższych. A jeżeli już w jakiś sposób ingerują, to nie robią tego jawnie i wszystkie działania są, nazwijmy to, pozorowane tak, żeby wyglądało, że załatwili to sami ludzie. Na przykład uratowanie
dzieci z jakichś podziemnych bunkrów, gdzie są wykorzystywane. Więc takie rzeczy przypisywane są zasłudze jakichś sił specjalnych wojska czy coś takiego, ale w istocie mogły to być istoty kosmiczne. Mhm. Po prostu główna dyrektywa chroni ludzi, ale przed taką totalną samozagładą. Gdyby istniała realna groźba kataklizmu globalnego, jakiejś na przykład straszliwej wojny czy innych ładunków takowych, no to wtedy prawdopodobnie by interweniowali i do czegoś takiego doszło na innej planecie, zaraz o tym opowiem, natomiast Ziemia znajduje się w nieco innej sytuacji. Tutaj nie ma takiego zagrożenia prawdziwego, globalnego, niezależnie od tego, jaka jest oficjalnie prowadzona narracja. I innymi słowy, rzeczy na Ziemi są zostawione samym sobie. Mhm. I dołożę tutaj nawet do pieca, ponieważ nie postrzegając Federację jako coś negatywnego, cóż, to może być dla wielu gruba informacja. Znają wszyscy zapewne ten obrazek piramidy z okiem, ten iluminacki symbol, prawda? No i tak. Zwróciliście zapewne uwagę, że ten czubek tejże piramidy jest taki odcięty, prawda? No jest tak. Tutaj piramida do pewnego poziomu, potem jest przerwa i jest ten czubeczek. Mhm. I czymże jest ten czubeczek? Gdzie on się znajduje? Ten czubeczek to jest Federacja. Cała negatywna strona, jak to nazywamy, ten Deep State, Kabała, Illuminati. To wszystko jest poniżej. To wszystko jest poniżej, zaś ta głowa, to wszystko, co włada tym wszystkim, to jest sama Federacja. Ci sami, od których wielu oczekuje właśnie ratunku, że oni przybędą tutaj działać. Oczywiście to, co ja mówię, to jest narracja, którą... Jedna z narracji. Rozmawiamy też o innej. Ale uznałem, że należy takie coś powiedzieć na samym początku. To mam pytanie, czy to jest narracja kobry, o którym zacząłeś mówić? Nie, to nie jest narracja kobry, to jest bardziej narracja ze strony Taygetan. Przy czym jeszcze tutaj chciałem zaznaczyć, że to nie znaczy też, że znowuż Federacja jest zła i chce nas tutaj zgnębić do reszty. Po prostu oni mają... Federacja ma ogromną siłę. Jakby chcieli oczyścić Ziemię z negatywnych istot, zrobiliby to bez problemu. To ze strony Taygeta narracja jest taka, że to nie jest walka, nazwijmy, sił światła i ciemności, bo ta Federacja mogłaby zrobić absolutnie wszystko. To nie jest dla niej żadne wyzwanie. Mogliby to zrobić, tylko w skład Federacji wchodzą również rasy niekoniecznie takie jak my ludzie na Ziemi. My ludzie na Ziemi jesteśmy rasą pochodzącą z rasy Lyrian. I ci Lyrianie mają różne odmiany. Różne odmiany i Taygetanie są jedną z odmian ras lyriańskich, czyli podobnych do ludzi. Są oczywiście tam różne odmienności biologiczne, ale w gruncie rzeczy jesteśmy bardziej podobni niż różni. Jednakże są rasy jak Andromedanie czy Arcturianie, którzy nie są pochodzenia lyriańskiego i nie mają emocji w taki sposób, w jaki my rozumiemy emocje ludzie na Ziemi. I to są rasy bardziej logiczne i postrzegają to wszystko właśnie w kategoriach doświadczania i pozwalają na wiele negatywnych rzeczy na Ziemi jako przejaw wolnej woli i pozwolenia ludziom, ponieważ sobie to wybrali. Wybrali schodząc tu, ale jednocześnie to też jest bardzo istotna informacja w zrozumieniu tego wszystkiego. Cała negatywność, która jest na Ziemi, to nie jest coś z zewnątrz. To pochodzi od samych ludzi. Reptilianie i tak dalej, to nie tyle, że to jest jakaś tam rasa kosmiczna, która nas wszystkich atakuje. To jest przejaw naszej kolektywnej, straumatyzowanej świadomości. To jest nasza kreacja. I w tej grze na Ziemi, można powiedzieć, chodzi o to, żebyśmy ludzie nauczyli się nie manifestować koszmarów, nie manifestować takich strasznych rzeczy. I gdy sami zrobimy porządek u siebie w głowie, żeby nie zasilać tych negatywów, nie manifestować takich tragicznych, paskudnych rzeczy, nie będę tutaj mówił jakich, bo by ci jeszcze kanał zamknęli, ale no chociażby co w tym wojny, chodzi? Chociażby wojny, prawda? Tak, Wojny pierwsze biorą się z umysłu, z naszego przyzwolenia albo z naszej obojętności.
Tutaj była, wiesz, cała historia kosmiczna, jak to niegdyś pojawiły się te rasy negatywne, rasy regresywne, przetoczyły się przez galaktykę, był czas ogromnych, potężnych wojen, wtedy uformowała się federacja. Ostatecznie udało się te negatywne istoty zepchnąć tutaj na Ziemię i zamknąć je w tym, co nazywamy Matrixem. Matrixem 3D. Ograniczają go tak zwane pasy Van Allena dookoła Ziemi. To jest takie pole nieprzekraczalne wibracyjnie dla tych negatywnych istot. Znaczy można je przejść mając wyższą wibrację, tudzież jakąś zaawansowaną technologię, ewentualnie jakieś portale, teleportacje na tej zasadzie, ale bezpośrednio jest to sfera nieprzekraczalna. Zostało to nałożone 12,5 tysiąca lat temu. Wtedy też zostały niektóre planety doszczętnie zniszczone, układ słoneczny się troszeczkę przemodelował, no ale my na Ziemi jako ludzie zostaliśmy zamknięci z tymi gadami. I niektórzy mogą myśleć, że to jest nie fair i ja też się z tym zgadzam, ale na innym poziomie te gady są jakby naszym cieniem, naszą negatywną kreacją i szkopuł polega na tym, żeby to wyszło od samych ludzi, żeby nie zasilali negatywów, nie kreowali tego więcej, chociaż absolutnie wiem, że popadamy tutaj w błędne koło, ponieważ negatywów jest dookoła sporo, atakują z każdej strony. I jak tutaj nie zasilać negatywów, skoro gdzieś zawsze nam wyskakują? Nawet codzienne zmagania, praca, pieniądze, brak sił, zdrowie. Jak tutaj być absolutnie szczęśliwym i zachwyconym, jak zawsze się znajdzie coś? No i to jest właśnie ta pętla i federacja z jednej strony mogłaby ulżyć, ale z drugiej strony właśnie nie ingeruje, dlatego na jednym poziomie możemy ich obwiniać, że powinni nam pomóc, ale na innym, z innego poziomu oni czekają, byśmy zrobili porządek w głowie i w sercach, byśmy byli partnerami dla nich, którzy nie są groźni, ponieważ nie wpuszczamy do domu kogoś obcego, kto mógłby nam zaszkodzić i teoretycznie w tym momencie, gdybyśmy stali się rasą międzygwiezdną, jako ludzie z obecnym stanem umysłu, to te kreacje negatywne, te gady i to wszystko rozlazłoby się z powrotem, ponieważ dalej byśmy to utrzymywali, więc należy przestać to manifestować i to jest kluczowe. Natomiast gdyby federacja dosłownie przyleciała niebo statków i wystrzelała co negatywne, no to usunęliby jedynie efekt, ale nie przyczynę i nie zaszłaby prawdziwa zmiana w ludziach. Istnieje tutaj podwójne ryzyko. Po pierwsze, z czasem ponownie manifestowalibyśmy mniej lub bardziej negatywne rzeczy, bo to się zdarza, nawet na tym poziomie kosmicznym, nie tylko ziemskim. Skoro to jest nieoczyszczone, to wróci. Oczywiście, więc to byłoby powtórka, a po drugie, wedle narracji Taygetan, takie rzeczy już były. Już nieraz było oczyszczenie bagna, że negatywna strona została pokonana, ale wtedy dochodzi do innego problemu. Ludzie zaczynają szukać zbawców. Ludzie dziękują i mają swoich bogów, bo przylecieli z niebios, anioły pomogły nam tutaj. I znowuż zaczynają się tworzyć jakieś kulty, a ludzie, którzy mają kontakt z tymi istotami kosmicznymi, stają się jakąś kastą kapłańską. I pojawiają się istoty, które wykorzystują te kulty i tworzą się... Tak, i znowuż to samo, czyli po prostu nie ma tej mentalności partnerstwa. Bardzo, bardzo ładnie zdefiniowałeś federację. Właściwie to nie zdefiniowałeś, ale podałeś dwie możliwości takie skrajne, prawda? Że są możliwości, że to są ci, którzy nas mogą zbawić i są możliwości, że to są ci, którzy zostawiają nas w tym wszystkim samych po to, ażebyśmy my własnym doświadczeniem wyszli z tego ambarasu. I mnie bardziej się podoba ta druga opcja, bo ja twierdzę, że no, my w końcu musimy wydorośleć, wyjść z piaskownicy, przestać się okładać tymi łopatkami w tej piaskownicy i powiedzieć sobie, dobra, sprzątamy, nie? Ale chciałeś coś powiedzieć? Tak, bo jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, pozytywną chciałem powiedzieć, bo to też nie tak, że nas zostawiają kompletnie samym sobie. Oni monitorują, patrzą, na pewne rzeczy pozwalają, inne rzeczy blokują. Też wiem, że w federacji nie ma jedności. To też są różne grupy, frakcje tworzące tę federację. Jest rada nad radą i jeszcze wyższy taki system schodkowy. Nieraz jedna grupa nie wie do końca, czym zajmuje się inna. To jest ogromny twór obejmujący różne gęstości energetyczne. I były też
Od ze strony Taigetan. Taigetanie są rasą zamieszkującą system Taigety, który jest systemem w gromadzie Plejad M45 w klasyfikacji tam Messiera. I Rada Plejad to jest tak zwana Rada Alcyon, bo Alcyon jest tam najjaśniejszą gwiazdą w gromadzie Plejad i wiem, że były kilkukrotnie różne projekty realnej pomocy dla Ziemi. Również od Taigetan wyszło coś takiego, że miały być przejęte media i ujawnienie pewne medialne. To było zaprojektowane, to było gotowe, tylko do przyklepania, ale Federacja jednak blokowała takie rzeczy. Jednakże Federacja udziela nam wsparcia w inny sposób. Raz, że jak już mówiłem, jakby się coś bardzo, bardzo globalnie złego działo, no to by interweniowali. Interweniują też zakulisowo w jakichś tragicznych tych sprawach, ale ludzie oczekujący od Federacji pomocy doczekali się niej, tylko że to my jesteśmy tą pomocą. Gwiezdne nasiona, ludzie, którzy zinkarnowali się tutaj jako gwiezdne nasiona, czyli dusze z określonych, mających gwiezdne doświadczenia na innych planetach. I tacy ludzie, dzieci indygo, dzieci kryształowe, tęczowe, jedni są niszczycielami systemu, a inni tymi, którzy mają go budować. I to jest pomoc Federacji. Więc jeżeli ktoś myśli, że na przykład taki Andromedanin, który jest istotą logiczną, można powiedzieć dobrą, chociaż koncepty dobra, zła to są punkty widzenia, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. Ale taki Andromedanin przyjmując jest istotą dobrą, ale nie emocjonalną, a logiczną i mógłby się nam wydać wyrachowany, czemu nam nie pomaga, my tu cierpimy. Ale taki sam Andromedanin jest w stanie jako dusza zinkarnować się na Ziemi jako człowiek i pomagać nam na Ziemi jako człowiek. Nie jako byt gwiezdny stamtąd, że przyleci myśliwcem i zastrzeli negatywnych, tylko jako człowiek budujący tutaj. I my, ludzie na Ziemi, w zasadzie praktycznie wszyscy jesteśmy gwiezdnymi nasionami. Tylko pytanie, od jak dawna jesteśmy już na Ziemi? Ci, którzy są tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo, już można powiedzieć poprzez zasiedzenie przesiąknęli już trochę tą Ziemią i może jest w nich mniej tej gwiezdnej perspektywy. Natomiast są dusze, które mogą być duszami doświadczonymi, ale stosunkowo nie mającymi wielu inkarnacji na Ziemi. Jest w nich ta tęsknota do gwiazd. Jest ta niekompatybilność społeczna i zagubienie w tym systemie. Często tacy ludzie są wyrzutkami. Jest im smutno, są samotni, ale ten brak kompatybilności z systemem nie jest czymś negatywnym, bo brak kompatybilności z czymś, co jest regresywne, złe, jak nasz system, jest czymś dobrym. Po prostu nie jesteśmy kompatybilni ze złem. I to jest pozytyw. Skoro nie jesteśmy kompatybilni ze złem, twórzmy to, co dobre, budujmy. I po to tu jesteśmy, jako gwiezdne dzieci. Czyli można by teraz taki apel zrobić do gwiezdnych dzieci. Słuchajcie, do roboty, panowie i panie. Myślę, że ta robota wrze. To się dzieje i myślę, że wszyscy to widzimy. To przyspiesza, są zmiany. I niezależnie od tych zróżnicowanych narracji, które słyszymy od różnych informatorów, nawet jeżeli te narracje się rozjeżdżają, to wszyscy chyba jesteśmy zgodni, że coś się dzieje i tak, że faktycznie jest to przebudzenie. To czuć zewsząd. Tak. Mamy tutaj wiele takich aspektów, które się pojawiają w różnych obszarach. Ale ja chciałbym wrócić do kobry, bo zacząłeś od kobry. Mhm. Kobra jest trudno definiowalny. No, znamy go z tego niku, z tego pseudonimu Kobra. Czy my wiemy, kim on jest? Może Wysodzegi, pokaż proszę bloga Kobry, a ja w tym czasie opowiem, kim jest Kobra. Dobra. Mianowicie Kobra jest takim anonimowym informatorem, który rzekomo współpracuje zarówno z ruchem oporu tutaj na Ziemi, jak i ma również informacje z Konfederacji Galaktycznej. I tymi informacjami dzieli się na swoim blogu 2012 Portal. Tak się ten blog nazywa, za chwilę wam go Zygi pokażę. I tam publikuje swoje raporty z różnymi informacjami, które mają nam pomóc w zorientowaniu się w sytuacji, co jak wygląda i dzieli się perspektywami na przyszłość, o czym za chwilę opowiem. Natomiast rozumiem, że ten pseudonim Kobra się kiepsko kojarzy. Jakiś jadowity gad. No nie, no tak. Myślę, że wielu fanów węży nie będzie. Natomiast
wyjaśnię, skąd ta nazwa pochodzi. COBRA to jest zlepek słów od compression, breakthrough. Compression, czyli kompresja, a breakthrough, przełom, zmiana. I z tą compression, kompresją chodzi o to, że w narracji Kobry zwraca się uwagę na działania oddolne jako ruchu oporu sił światła na Ziemi, jak również nacisku pozytywnych ras od góry. Zarówno metaforycznie, jak i dosłownie. Rasy kosmiczne tam mogą niszczyć statki obcych negatywnych, którzy gdzieś tam próbują wylecieć z Ziemi albo przylecieć, natomiast my na Ziemi jako siły ziemskie niszczymy podziemne bazy i przyczółki negatywnych istot. I on o tym raportuje. Więc ta kompresja, ściskanie powoduje, że kiedy przyjdzie do wydarzenia tego głównego, to negatywna strona nie będzie miała gdzie zbiec. Nie ucieknie w kosmos, ani nie wycofa się do jakichś podziemnych baz, żeby przeczekać. Po prostu zostaną, można powiedzieć, wiecie, zgnieceni. To jest kompresja, z której rodzi się ten breakthrough, przełom, czyli COBRA, compression breakthrough. To oznacza jego nick. I COBRA publikuje od dawna, zarówno roku 2012 dawał informacje i dużo później. I cały czas to jest aktualne. Narracja COBRY jest również zbieżna z tym, co jest publikowane na innym blogu FM144. To jest. Pokażmy go zaraz. Tak, to jest ta sama narracja, czasami uzupełniona o inne informacje. I ten blog to jest taki blog wsparcia dla gwiezdnych nasion i ogólnie załogi powierzchni. I ja na moim prywatnym kanale Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli publikowałem tłumaczenia lektorskie niektórych tych raportów od COBRY i z tego blogu FM. Nie całe, tylko wybierałem takie najbardziej, moim zdaniem, istotne fragmenty, które przeczytałem i omówiłem, przy czym też zaznaczam, ja przedstawiam pewne koncepty, co nie znaczy, że ja w 100% w to wierzę albo będę mówił, tak jest, na 100% macie w to wierzyć. Po prostu przedstawiam koncept, ponieważ na jakimś poziomie jest to spójne i wiarygodne, klei się i ogólnie ta narracja COBRY i tego FM jest, spójna. Uważam, że pozytywna. Gdyby tak było, jak mówią, to finalnie jesteśmy jak najbardziej w pozytywach i to byłoby coś dobrego. Więc może wysłucham jeszcze twoich pytań, Zygi, i przejdziemy chyba do omawiania tego, co ma do powiedzenia COBRA. Chciałbym dodać jeszcze, że COBRA publikuje też na takiej stronie, która nazywa się Prepare for Change. Tak. To jest powiązane wszystko. Tak, tam też zaglądam. Tak. Ale zwracam na nią uwagę też z innego powodu, bo tam jest oprócz samych artykułów COBRY również wiele odniesień do innych sytuacji, bardzo spójnych, albo też wręcz przeciwnie, które ze sobą konkurują. Bardzo ciekawy blog. Słuchaj, ja mam jednak pytanie do tego, co COBRA mówi w swojej narracji o tak zwanych ziemskich implantach, czy też, uciekło mi teraz słowo, jak on to jeszcze nazywa, czymś dziwnym, co wydaje się ludziom nieprzetłumaczalne, niewytłumaczalne. Yaldabaoth. Czy chciałbyś to określenie wyjaśnić? Co to takiego jest? Znaczy, wiesz co, Zygi, ja bym nie chciał opowiadać o konceptach zbyt oderwanych, zbyt odklejonych, żeby nie... Będzie i tak gąszcz informacji i może nie popadajmy aż tak przesadnie, bo wiesz, COBRA ma całą mitologię, on publikuje od lat i na przykład on opowiada o frakcji Chimera, opowiada o anomaliach, o czarnych dziurach. Tak. Ja jego Chimerę utożsamiam z tym, co się potocznie mówi jako kabała, iluminaci, przy czym on negatywne istoty bardziej też utożsamia z istotami pajęczymi, jako takie pajęczaki, tylko nie tylko gady. Opowiada o działo kwantowe Mjolnir, które służy też suwaniu różnych implantów, którzy posiadają ludzie na poziomie energetycznym. Ale mówię, to są takie detale, do których zachęcam do zgłębienia. Jeżeli ktoś chce to poznać, może czytać bezpośrednio te blogi albo też fragmenty, które przetłumaczyłem u mnie na moim kanale. Tam Zygi może wam też pokazać.
Ja opublikowałem, zdaje się, 3 filmy związane z Kobrą, przy czym głównie rekomenduję wam 2, które wyjaśnią to, co teraz pokrótce omówię, a będzie to dotyczyło perspektywy już na... Już przełączam ekran. To jest właśnie ten film, o którym wspominasz, Rozbłysk słoneczny i ewakuacja Ziemi. Tak, to jest jeden z tych filmów. Przyznaj, że tytuł już brzmi ciekawie. No tak. I jeszcze drugi materiał również bym rekomendował dla ciekawskich jako lekturę uzupełniającą. A tak w dwóch zdaniach mógłbyś powiedzieć Rozbłysk słoneczny jako projekcja, czyli jako ewentualność? Jako coś realnego względem Kobry. Jako coś realnego, co stoi u podstaw wszystkich przemian. Ale zaraz to głębiej rozwinę, tylko jeszcze chciałem pokazać od razu drugi filmik, tak, który jest zarówno na podstawie Kobry, jak i tego blogu FM144, bo te informacje są spójne, ale też trochę się uzupełniają, rozbudowują. Tam jest odnośnie wyzwolenia Ziemi. I ujawnienie. Tak, tak, ponownie ciekawe sprawy. I mówię, nie opowiadałbym o tych rzeczach, gdyby nie to, że na jakimś poziomie są spójne i na jakimś poziomie są wiarygodne oraz przede wszystkim są pozytywne. Więc wychodzę z założenia, że nawet gdyby to była ściema, to pozytywna informacja niech idzie w świat, niech się pozytywy w nas zakotwiczają i niech nasze kolektywne postrzeganie pozytywnego rozwoju naszej linii czasowej niechaj nastąpi, bo tego chcemy, manifestujmy pozytywy, więc jak coś jest pozytywne, więc warto o tym mówić. Dobrze, że o tym mówisz, dlatego że my tego nie doceniamy, że tak naprawdę tworzy tą naszą rzeczywistość, nasza kreacja, nasze myśli, nasze poszerzanie świadomości, nic więcej. Wszystko jest świadomością i wszystko pochodzi ze świadomości. Nie istnieje nic, co nie byłoby od nas i nie byłoby jednocześnie nami. Ja swoją drogą nagrałem też o tym materiał. To jest na moim kanale filmik Jestem, do którego też gorąco zachęcam. To jest mój odczyt z przestrzeni i wyjaśnia właśnie to zagadnienie, bo dla mnie zawsze jest kluczowym, by uświadamiać ludziom, jaka drzemie w nich moc. Że nie jesteśmy łódką na oceanie podczas sztormu, którą gdzieś tam fale motają, tylko jesteśmy i łódką, i oceanem, i niebem nad nim. Jesteśmy absolutnie wszystkim i mamy tą moc sprawczą. I różne narracje tylko walczą o to, żebyśmy uwierzyli w naszą małość. I gdy uwierzymy w naszą małość... Próbuję ten film znaleźć, ale nie potrafię go odszukać. Dobrze, to później, Może damy link potem. Dobrze. Po prostu chodzi mi tylko o to, że gdy uwierzymy w swoją małość, to staje się ona faktem, bo tak potężnymi kreatorami jesteśmy, że możemy wykreować nawet naszą małość, a rzeczywistość jako zwierciadło odzwierciedla głównie to, czym emanujemy, nasze przekonania, więc nie spoglądajmy na siebie jako na kogoś, kto jest skazany na przeznaczenie i nic nie może i wyrzeka się swojej mocy, bo jesteśmy dosłownie źródłem, nawet nie częścią źródła, dosłownie jesteśmy źródłem z pełnią jego mocy, doświadczającego pozoru ograniczeń w ramach własnego samorozpoznania, bo dzięki tym ograniczeniom jesteśmy tak naprawdę więcej dowiedzieć się o sobie samym. Darku, tak kiedy to mówisz, ja z całym sercem zgadzam się z tobą właśnie w tej kwestii, ale powiem ci, że przychodzą mi takie obrazy, ile my się musimy nawysilać, żeby się umniejszyć. Och, tak, ale jesteśmy bardzo tak skutecznie do tego, wiesz, nakłaniani z każdej jednej możliwej strony. To też jest, do Federacji bym tylko wrócił. Gdyby na Ziemi było takie totalne zniewolenie, wyobraźmy sobie sytuację niczym z filmu science fiction, mamy rasę humanoidalnych gadów, która ma farmy ludzi, trzymają ich w klatkach, jakieś rzeźnie i zjadają tych ludzi. Gdyby coś takiego było, a niestety było, tylko nie na Ziemi, doszłoby do otwartej interwencji. Do takiego wydarzenia doszło na Alpha Centauri, gdzie byli transportowani ludzie z Ziemi i tam Federacja interweniowała, ponieważ ludzie tam kolektywnie potrzebowali pomocy i jednoznacznie wołali o pomoc. Natomiast problemy ludzi na Ziemi działają inaczej, ponieważ my jesteśmy przede wszystkim zniewoleni mentalnie. Wierzymy w naszą małość, wierzymy, że nic się nie da, wierzymy, że jest źle, a jednocześnie większość z nas
nie wie, że jest zniewolona i uważa to, wiecie, teorie spiskowe, bajki i żyją utrzymując cały czas ten sam matrix, ten sam system. Czy można powiedzieć, że to jest samo zniewolenie? Bo Jak najbardziej można tak powiedzieć. To jest bardzo dobre określenie. I jak ktoś jest samozniewolony, to on nie chce pomocy. Więc jak możemy liczyć na to, że przylecą kosmici i nas będą ratować, jak kolektywnie, jako ludzie, my nie chcemy pomocy. Wiesz, wszystko jest okej. No takie jest życie. Życie nie jest łatwe, jak to by powiedziało wielu. Ale skoro tak myślą, tak uważają i nie chcą pomocy i takich ludzi jest no, w skali globalnej większość, no to taka jest ta wola ziemian, można powiedzieć. Ale to właśnie mają zmienić Gwiezdne Dzieci i kluczowe istoty, które służą do budzenia jakby innych. Więc kiedy przekroczymy tą masę krytyczną, nazwijmy to, no to może wtedy ta globalna wola i wyrażenie, ekspresja wtedy się zmieni, będzie inna. Ale wiesz co, tu dodałbym do tego, że ja tak bardzo nie oczekuję tej pomocy i też jestem po tej stronie tej przygody, natomiast bardzo mnie bawi to słowo samozniewolenie i ja dodałbym teraz, że po drugiej stronie tego bieguna powinna być samopomoc. Tak, bo wszystko zależy od początku do końca od nas i świadomość właśnie swojej mocy i sprawstwa to jest właśnie to, czego nam potrzeba. Kiedy oglądałeś może Zygi film Fight Club, po polsku Podziemny Krąg? O tak. Zaspoileruję tutaj tylko jedno zakończenie. Po prostu bohaterowi wydaje się, że rozmawia ze swoim kolegą, że jest ich dwóch, podczas gdy ten drugi był tylko jego projekcją, jego ułudą. Rozmawiał no jest scena, sam ze sobą. Tak, sam z sobą. I jest scena, gdy ten drugi trzyma w ręku pistolet i mu grozi. I ten już wiedząc, że przecież jesteś tylko w mojej głowie, w końcu mówi, w twojej ręce nie ma broni, ona jest w mojej. I patrzy, no tak, tamten nie ma w ręku pistoletu, on sam ma w ręku ten pistolet. I to jest to, to jest u nas, to nie jest na zewnątrz, to nie ma kogoś, kto z nas zniewala, wielcy, źli. Na pewnym poziomie my sami to robimy. To jest nasza kreacja, manifestacja i utrzymywanie tego obrazu rzeczywistości, który wcale nie musi tak wyglądać. Natomiast ta projekcja jest tak bardzo rzeczywista, tak bardzo realna, że my w to wierzymy. Oczywiście, bo jest właśnie doświadczenie, którego sobie życzymy, które jest naszą kreacją, a ta nasza kreacja jest jeszcze po części zmanipulowana, ponieważ mówię o manipulacji technologicznej, ponieważ księżyc jest, można powiedzieć, miejscem, z którego jest rzutowany ten Matrix 3D technologiczny, który opiera się na pewnej różnicy częstotliwości, zmniejszania wibracji ludzi, ale też zasilania pewnych kreacji, które powodują to, co powodują. Po prostu to jest emiter częstotliwości, który wpływa na nasze umysły. Jest to rzutowane z księżyca, który jest tworem technologicznym, utrzymywany był przez różne generatory zasilające, było ich 12, większość już nie funkcjonuje, chyba zostały 4, z czego i tak dwa z nich już też ledwie zipią, więc ten matrix technologiczny i tak ulega samozniszczeniu. I bardzo jestem ciekaw, jak to będzie, jak on wreszcie padnie, bo jeszcze w tym momencie warto powiedzieć, że domyślną jakby gęstością wszechświata jest piąta gęstość. Można powiedzieć, że wszędzie poza Ziemią jest piąta gęstość. Natomiast ludzie na Ziemi żyją w trzeciej gęstości. Oznacza to, że pewne rzeczy naturalne dla gęstości piątej są dla nas zamknięte. My tego nie widzimy. Innymi słowy, gdy byłbym w lesie i spoglądam na drzewa teraz, no to wiemy, jak wygląda las. Ale gdybym zobaczył ten sam las, ale w piątej gęstości, zobaczyłbym dodatkowe kolory, których nawet teraz nie znam, że takie kolory istnieją. Jakieś może, wiecie, jakieś energetyczne też rzeczy, siatki, światło. Widziałbym po prostu takie rzeczy, bo to jest norma piątogęstościowa. Prawdopodobnie istoty, które są tylko piątogęstościowe, tak, oczywiście, ale my ich nie widzimy. Oczywiście, bo my widzimy zakres 1-3, ale nie widzimy tego, co jest wyżej. A będąc w piątej gęstości na przykład, widzimy zakres 1-5, ale nie widzimy wyższych, a oczywiście jest coś wyżej. Ale piąta jest tą tością bazową, domyślną. Tak, to jest domyślna. Jesteśmy trochę sztucznie przytłumieni, ale to też czemuś służy. Wedle narracji Taygetan
ta nasza trzecia gęstość, w której jesteśmy zamknięci, służy też temu, byśmy nie zrobili sobie samym krzywdy. Bo jak mówiłem, negatywna strona, gady i to wszystko, jest naszym cieniem, naszym koszmarem, nawet nie snem, to jest nasz koszmar. My to wykreowaliśmy. Natomiast będąc w piątej gęstości, kreacja, manifestacja, to wszystko przebiega szybciej, sprawniej. I te koszmary również powstawałyby szybciej i pełniej. Dlatego mając trzecią gęstość, gdzie to sprawstwo manifestacji jest, dalej jest, ale jest troszeczkę przytłumione, potrzebna jest większa energia, żeby przepchać się przez większą gęstość, żeby się ona zmanifestowała w materii, to jakby można powiedzieć, mniej sobie zrobimy krzywdy. Bo gdybyśmy tutaj, nie wiedząc, jak manifestować, jak pilnować swoich myśli, gdybyśmy tutaj tak szybko manifestowali koszmary, no to by nas to zjadło. No tak. No i też by się rozłoziło po galaktyce. Tak, więc to przytłumienie ma nam pomagać w naszym własnym okiełznaniu naszych kreacji, żebyśmy się uczyli. Po prostu nauka na poziomie podstawowym zamiast od razu na poziomie rozszerzonym. Więc w tym sensie tak to ma wyglądać. Darku, omówiliśmy zatem, co to jest federacja i pokazaliśmy jakby dwie jej twarze. Powiedzieliśmy też, jaka jest polityka kosmiczna. Ona zmierza do tego i moim zdaniem bardzo słusznie, abyśmy to my sami byli swoimi wybawcami. I to mi się podoba, z tym rezonuję. To jest głównie narracja Taygetan, bo Kobra ma inną. O tym zaraz powiem. Okej, to powiedz o tym, bo potem chciałbym cię zapytać o naszą przyszłość. Co z tym? Jak to się będzie rozwijało? Ale to się w tym momencie już łączy. Wróćmy do narracji Kobry zatem. Tak, od razu mówię, że Kobra nie ma takiej narracji. Oczywiście, że jest narracja, żebyśmy się samodoskonalili, rozwijali i tak dalej, ale tutaj jest narracja, jak chciałeś po tytułach moich nagrań, ujawnienie, ewakuacja Ziemi. Tutaj jest mowa o bezpośredniej interwencji i to też jest szkicowanie najbliższej przyszłości. Mianowicie różne... Z jednej strony chodzi o rozbłysk słoneczny, emisja potężnej energii z samego serca galaktyki, ze Słońca centralnego, które spowoduje przebiegunowanie Ziemi, a przebiegunowanie Ziemi spowoduje zaś potężny chaos, wywoła falę tsunami, która zmiecie praktycznie całą powierzchnię. Jest to kataklizm globalny. Jest to też bodziec do działania właśnie Federacji, żeby pomóc ludziom. Jednakże ten rozbłysk jest poprzedzony poprzez wyzwolenie, ale właśnie wyzwolenie jest tym, co mamy zrobić sami. Oczywiście ciągle mamy jakąś tam, wedle Kobry, jakąś pomoc, ciągle przybywają istoty, które nam tutaj pomagają, są działania ruchów oporu i ma dojść właśnie do takiego wyzwolenia, ujawnienia tych wszystkich, czy najpierw wyzwolenia. Nie powiem wam dokładnie, jak to ma wyglądać, bo to są też plany, które są rzekomo tajne, nie może też mówić za wiele, żeby nie dawać drugiej stronie gotowych planów do działania. Ale gdy dojdzie do takiego wyzwolenia, wkrótce dojdzie do ujawnienia istot pozaziemskich i będzie to bardzo mały czas między rozbłyskiem, ponieważ te rzeczy powinny być rozłożone w czasie, ale nie można już jakby czekać. Czas się skurczył. I Kobra wspominał, że gdy pytano, łączono się ze źródłem i próbowano uzyskać informacje dawniej, kiedy do tego wszystkiego dojdzie, nie uzyskiwano odpowiedzi, bo wiemy, jak to jest z różnymi przepowiedniami, kiedy coś ma się wydarzyć. Te daty nigdy nie są precyzyjne. I tutaj Kobra mówi, że nie otrzymywali jednolitych dat. Natomiast teraz, kiedy sprawdzają taki odczyt, pojawia się informacja 2 lata. I spekuluje się, Kobra mówi, że nie mówi na 100%, nie mówi, że tak będzie, nie chce strzelać konkretną datą, ale on tak prywatnie, jego prywatnym zdaniem, on czuje, że to może być 2025. Przy czym to już będzie ten, nazwijmy to, finał, a grubsze rzeczy mogą zdarzyć się, tak jak się wiele razy mówiło, że 2024. Bo to nie będzie tylko jeden punkt, tylko to będzie proces rozłożony, nie wiem, na rok, może na kilka miesięcy, ale to wydarzenie całościowo i tak jest skupione w niedługim wycinku czasu. Więc najpierw po tym wyzwoleniu ludzi, ujawnieniu istot, dojdzie do masowej ewakuacji ludzi. Pojawią się statki pozytywnych raz,
głównie Plejadian, którzy dosłownie będą ewakuować ludzi, oczywiście zgodnie z ich wolą. Każdy decyduje za siebie. To samo dotyczy zwierząt. Również zwierzęta mają decydować o swoim losie i zostaniemy zabrani na statki, gdzie będziemy korzystali z kapsuł, które pozwolą nam dostosować się do innego poziomu wibracji, uzdrowić ciało i tak dalej, a następnie ludzie zostaną przetransportowani na przygotowaną planetę w systemie Plejad, a blog ten FM144 dodaje jeszcze informacje o rozdzieleniu ludzi względem kulturowym, tam rasowym też, żeby każdy po prostu w obrębie swoich, żeby to nie był miszmasz, ale też ludzie, którzy byli bardzo mocno zakorzenieni w tym paradygmacie 3D, tego matrixowego systemu, dla których to wszystko byłoby szokiem, trafią na inną planetę niż, nazwijmy to, gwiezdne nasiona, ponieważ ludzie, którzy mają też pamięć gwiezdną, łatwiej akceptują tą gwiezdną rzeczywistość. Oni tak naprawdę ją sobie tylko przypominają. To dla nich jest coś domyślnego, to Ziemia jest nienaturalna. Więc oni trafią do społeczeństw bardziej, może nie bardziej rozwiniętych, ale bardziej już zakorzenionych w tej mentalności wyższych gęstości. Natomiast ludzie przywiązani do 3D trafią na planetę, która przypomina to, co znamy tutaj, z supermarketami i tym wszystkim, tylko z takimi różnicami, że nie będzie pieniędzy i nie będzie systemu zniewolenia takiego, jaki znamy w kontekście rządu, jakiejś też kabały, iluminatów, czegoś takiego. Wiesz co, no to powiem ci, że ten scenariusz mi się mniej podoba. Ja powiem więcej. Ten scenariusz mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Bo skoro przyjęliśmy, że to my jesteśmy kreatorami, to pojawi mi się teraz taki obraz, że jakby różne siły próbują kreować za pomocą nas różne scenariusze. I walka jest o to, który scenariusz wygra. Po jednej stronie, ja nie wiem, czy Kobra to robi świadomie, czy nieświadomie, czy to są rzeczy, które tylko przez niego przechodzą, ale jest scenariusz. I teraz nie chcę się odnosić osobowo, tylko jakby co do samej treści. Nie? Mhm. Jest scenariusz, w którym to mamy być uratowani, tak. Co odbiera nam, no powiem tak, nie trochę mocy, odbiera nam wiele mocy. Wiele mocy tego, kim my jesteśmy. Nie? Co więcej, no ten końcowy scenariusz, w którym jesteśmy tam podzieleni na rasy, czy też na poziomy świadomościowe, jeszcze mi się mniej podoba, no bo cała ta kwintesencja, podnoszenie świadomości polega na tym, że jeśli przebywamy ze sobą, to możemy kogoś pociągnąć naszą świadomością w górę, no ale jeżeli się rozdzielimy, no to wszyscy zostaniemy w takim no, stanie zawieszenia, prawda? No tutaj ci, co wyżej, tutaj ci, co niżej. Mnie się ten scenariusz nie podoba. Natomiast, no może mi się nie podobać, ale drugi scenariusz jest dla mnie o wiele bardziej atrakcyjny i też myślę, że to jest czyjś scenariusz wywołany po to, ażebyśmy my go wykreowali. W każdym przypadku, czy ten scenariusz, czy ten, on jest gotowym scenariuszem do kreacji przez nas. Oni nie mogą tego wykreować, tak mi się wydaje, tylko my. Tak. Co powiesz na ten temat? Czy masz swoją koncepcję? Znaczy ja ci zacznę od tego, że pogląd, że przylecą Plejadianie i będą nas ewakuować. I rozumiem twoje obiekcje, ale podejrzewam, że wielu ludzi właśnie by tego oczekiwało. Wielu ludzi podejrzewam, że chciałoby zobaczyć. Znaczy na pewnym poziomie ja też bym chciał. W tym sensie, że wiesz, każdy niedowiarek musiałby się zmierzyć z tym, że wierząc, nie ma żadnych kosmitów, nagle dostałby takim dowodem w twarz, że nie mógłby z tym polemizować. Byłoby taki, wiesz, masowy dowód, masowe, pełne ujawnienie, bezpośrednia pomoc, ale to tak, masz rację, ktoś zrobiłby coś za nas w tej tak, narracji. Tak. Ja też chcę tego spotkania, ale uważam, że kolejność powinna być odwrotna. Czyli my sami mówimy, kurczę, nie ma więzienia. Słuchajcie, te kraty to była imitacja, tak? Wszystko jest w nas. Zobaczcie, możemy wyjść z tego. I teraz, kiedy wychodzimy, no to poznajemy inne rasy.
Wiesz? Tak, ale Kobra trochę o tym mówił, bo najpierw jest to wyzwolenie, potem jest ujawnienie, potem jest ten rozbłysk, który powoduje tsunami, dlatego jest interwencja ewakuacyjna. Więc jakby ewakuacja nie jest powodem, czy nie jest spowodowana tym, żeby pokonać tych złych, tylko raczej uratować nas przed kataklizmem, bo Ziemia również się musi oczyścić i to jest jej taki reset z brudów i z tego wszystkiego. I to przebiegunowanie, to tsunami ma oczyścić Ziemię, która potem będzie z powrotem piękną planetą. Ludzie mogą zostać jako gwiezdna rasa na innych planetach, jak ktoś będzie chciał, ale pewnie wiesz, może wrócić, jest wolna wola. Wiesz co, Darku, ale jeśli jesteśmy kreatorami, tak jak mówiliśmy na samym początku, że mamy w sobie nie cząstkę źródła, ale jesteśmy źródłem, tak, kompletnym. To tak naprawdę my decydujemy o tym, jak się Ziemia oczyści i czy to będzie tragedia, czy nie. Tak. Wiesz, o to chodzi, że jeśli wyprojektujemy ten piękny scenariusz, kiedy to wszystko jest w naszych rękach, bo my mamy moc, to on się zrealizuje. Jeśli natomiast będziemy podążać do scenariusza, w którym będziemy się uważać za słabych i oczekiwać pomocy, a potem jak już nas zabiorą, to niech się tam dzieje, co chce, no to taki scenariusz się też zrealizuje. Ale wiesz co, Zygi, taka mała dygresja, bo ja też nagrywałem na swoim kanale Agencji Kosmicznej taki apel do Federacji. Trochę skarga, że nie działają, trochę też prośba o pomoc, ale dałem takie spostrzeżenie, że alegoryczne, za pośrednictwem bajki. Taką krótką historyjkę wymyśliłem. Wyobraźmy sobie, że jest delikatna królewna, która symbolizuje ludzkość, która jednak właśnie ma tą potężną moc kreacji, z której sobie nie zdaje sprawy. I atakuje ją zły potwór. I królewna oczywiście jest silniejsza od potwora. Jej mogłaby go zdmuchnąć, ma potężną moc kreacji, a on jest tylko kreacją wtórnym, jakimś tam cieniem. Mogłaby go pokonać, mogłaby go usunąć, ale księżniczka o tym nie wie, bo jest zmanipulowana i wierzy, że jest słaba. Jednakże księżniczka wierzy w ratunek, wierzy w rycerza, który przyjedzie i pokona złego potwora, rycerz w lśniącej zbroi. I pojawia się rycerz w lśniącej zbroi, ponieważ jest on kreacją księżniczki. Rycerz pokonuje złego potwora i na przykład odjeżdża. I wszystko się kończy dobrze i szczęśliwie. Księżniczka myśli, że została uratowana, ale rycerz od początku do końca był jej kreacją. I ja ci powiem, że ja czegoś takiego doświadczyłem. Oczywiście mówię o skali mikro, ale byłem na wycieczce rowerowej. Daleko, daleko, już się robiło późno, robiło się ciemno, zimno. Chciałem wracać i wiesz co, Zygi, rower mi się przechylił, przewróciłbym się, tylko zeskoczyłem z tego roweru i jak zeskoczyłem, to spadłem bezpośrednio na rower, krzywiąc mu tam koło, szprychy, hamulec i nie byłem w stanie jechać, bo koło było cały czas zaciśnięte, a kawał drogi do domu miałem. Nagle pojawił się inny rowerzysta, jakiś pan, który miał przy sobie komplet kluczy rowerowych i naprawił mi rower na miejscu. I ja nie potrafię naprawiać rowerów, nie mam sprzętu ani nic, ale on to zrobił i człowiek znikąd z kompletem kluczy, tak po prostu przy sobie. W dziwnym miejscu, w dziwnym tym, ale zdarzyło się. Dobra, jadę dalej, ale tam jeszcze jakieś tam tarcie około trochę tam czułem. Myślę, kurczę, no dojadę, tak? Tylko, że to koło mi trze tam o blaszkę i tam może się guma przetrzeć. Nagle pojawia się inny rowerzysta, który sam proponuje mi pomoc. Czy nie trzeba czymś pomóc? Tak też trochę dziwny, ponieważ nie wyglądałem na kogoś, kto potrzebuje pomocy. Słuchaj, to jest super i wiesz przykład. Co? I naprawił mi to. Wziął tam taki w rękach. Mogę ci w tym zamieszać? Mogę ci w tym przykładzie zamieszać? Zamieszaj. Popatrz. To jest fajny przykład i odnośnie też księżniczki. Bo gdybyś ty w tej kreacji wcześniej postanowił, że skoro mam rower, to muszę się go nauczyć naprawiać i mieć zawsze ze sobą narzędzia, to i nauczyłbyś się, jak to robić, to nie musiałbyś kreować tego, że ktoś się tam pojawi, prawda? Tak. Popatrz, ile by było zadowolenia w tobie, że ty to zrobiłeś sam. Prościej, ale ile tej satysfakcji, że ty to zrobiłeś sam, nie? Wiesz, o czym myślę? Że, oczywiście, że wiem. Żebyśmy my myśleli z wyprzedzeniem o tej kreacji, a nie po fakcie, nie? Po części zrobiłem coś takiego, bo na przykład ja, kiedy jadę rowerem,
Nie zakładam żadnych ochraniaczy, rękawic, nakolenników, kasku, ponieważ wiem, że mi nie może się nic stać. Ja także nakładam runy ochronne zawsze, jak jadę autem, czy to jadę rowerem. I ja wiem, że mi nie może się nic stać. Że ja jestem pieczny, bo to jest bezpieczny, nie, ja jestem pieczny, u mnie wszystko jest dobrze i wszystko jest w porządku, zawsze będzie u mnie w porządku. Natomiast mówię, rower mi się przewrócił, ale mi nic się nie stało. Ja wyskoczyłem i spadłem po prostu na ten rower. I ani zadrapania. I jakby to było moja kreacja, że ze mną zawsze jest w porządku, ale kreacja nie obejmowała rowera. Dlatego i naprawy. Sam rower się uszkodził, więc tak. Rower musiałem później naprawić kreacją, ale siebie ochroniłem. Słuchaj, to fajne przykłady. Bardzo się cieszę, że schodzimy do takiego poziomu, bo lepiej się taką audycję przyjmuje do siebie. Tak, mniej pompatycznie. Nie? Mniej pompatycznie, dokładnie. Ale wiesz co, ja chciałbym teraz też, bo jest za nami prawie godzina, i mimo wszystko wrócić do tej przyszłości, bo no, taki jest tytuł naszej audycji. Czy ty sam masz taką wizję, czy też masz tutaj na podorędziu wizję innych, którzy by potrafili powiedzieć nam, jaka jest ewentualna przyszłość? Wiem, że różni ludzie wydają różne informacje odnośnie przyszłości i wiem, że jest to miszmasz i zakładam, że ponieważ, tak jak mówisz, różne frakcje starają się nam narzucić, jak ma to wszystko wyglądać. I jest takie, nazwijmy to, rozszczepienie linii czasowych, że nie wiadomo, która jest tą dominującą. Dlatego nie jest możliwe, tak uważam ja prywatnie, jednoznaczne określenie, która w istocie się zmanifestuje. Albo inaczej, nasza wibracja określa to, na którą my prywatnie wskoczymy i powinniśmy się tym zająć, że to nasze wzniesienie, chociaż wydaje się kolektywne, pod wieloma względami jest indywidualne. I ja tak na to patrzę, że ja nie muszę się zastanawiać, czy kobra mówi prawdę i tak będzie, bo ja chcę przeżyć swoje życie jak najlepiej, jak najpełniej, w jak największym szczęściu, pozytywie i spokoju. I powiem ci, że to się u mnie zakotwicza coraz mocniej i ostatnie na przykład pół roku u mnie jest ogólnie cudowne. Ja się praktycznie wypiąłem z systemu. Pięknie. Ja robię swoje rzeczy na własną rękę, pomagam ludziom, prowadzę sesje, dostaję bardzo pozytywny feedback i wreszcie poczułem, że robię to, co chcę robić i jestem na swoim miejscu. I ja to nazwałem skokiem wiary. Tutaj też chciałbym się posłużyć przykładem ze swojego życia. Ja z tobą, Zygi, już miałem wcześniej wywiady i ja już wcześniej mówiłem, że ja jako pedagog pracowałem w szkole, ale rzuciłem w końcu pracę w szkole, tylko że po rzuceniu pracy przez rok ja żyłem finansowo z oszczędności, które miałem i chociaż byłem wolny teoretycznie, to stresowały mnie właśnie te finanse, to, że ciągle coś mi topnieje i że być może wrócę z powrotem do tego samego punktu, że muszę wrócić do szkoły albo wrócić do systemu. Tak. Rzucenie pracy było dla mnie, ja to określiłem, skok wiary, czyli w wszechświecie, którym jednocześnie jestem, moje wyższe ja ci ufam, zostawiam Matrixa ze sobą, działam. To był skok wiary, ale ponieważ miałem jakieś zaplecze oszczędnościowe, to był skok wiary z poduszką bezpieczeństwa. Wiedziałem, że... Ty to kreowałeś, ty to wykreowałeś. Tak, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że miałem w głowie poduszkę bezpieczeństwa, czyli dopuszczałem możliwość, że coś może mi się nie udać. Na przykład ja tam chciałem pisać książkę, prowadzenie sesji, kanał YouTube, że coś tam, że to wszystko, nie wiem, nie wypali i ja spadnę na poduszkę bezpieczeństwa, czyli jakieś tam oszczędności. I tak trochę było. Ja przez rok niewiele zdziałałem i poduszka mnie ratowała, aż poduszka się skończyła. Poduszka się skończyła i stanąłem przed wyborem. No to teraz tak, wracać człowieku do systemu, czy skaczemy dalej, ale już nie ma poduszki. Jest, nie wiesz co jest, jest ciemność, czarna otchłań i ty ufając wszechświat skaczesz w tą otchłań, bo wiesz, że jak Piotruś Pan, który wierzy, polecisz, a nie spadniesz. I skoczyłem. I skoczyłem i poleciałem w górę. I wszystko zaczęło się układać cudownie. Moje gratulacje. Tylko właśnie dlatego tak uważam.
że nie było już tego zawahania, nie było dopuszczenia możliwości, że coś może pójść nie tak. Nie było poduszki bezpieczeństwa, tu nie było możliwości, żeby coś się nie udało. Tak. Doszło do tej synchronizacji. Znalazłem się w punkcie życia, w którym rozpoznałem, co mam robić. Czyli przekazywać dalej pewne informacje, dzielić się tym, pomagać ludziom realnie, popracując w szkole. Ja miałem na przykład kilka fajnych rozmów z uczniami, gdzie uważam, że mogłem im pomóc czy coś, ale ogólnie to było przytłaczające, ograniczające, nie mogłem o wielu rzeczach mówić. To nie była prawdziwa pomoc. Teraz pomagam ludziom, zarówno rozmawiając, czy tam uzdrawiając, zarówno to, że to jest wszystko na przystępnych warunkach i mi to robi dobrze, ale też robi dobrze innym i dostaje realne informacje. Ludzie mi dziękują, ludzie wracają, ludzie stają się szczęśliwsi i to jest to. I to się napędza i ja tak widzę nowy świat. Żeby zostawić system, mówię nie i ja nie muszę czekać na wydarzenie, na przebudzenie. Dlaczego mam czekać? Ja już tu, teraz mogę żyć w tym moim cudownym świecie, ponieważ nic mnie nie ogranicza. Dlaczego mam się ograniczać, czekając na coś z zewnątrz, że będzie ujawnienie, wyzwolenie? Ja się tutaj teraz wyzwoliłem i każdemu tego życzę, bo jak mówiliśmy wcześniej, te kraty, ta cela, to jest cela mentalna. Nasz umysł jest zamknięty. Darku, ja bym dodał, tak, ja się z tym zgadzam, to co powiedziałeś, to jest naprawdę wielka moc, której my nie doceniamy. To, co ty zrobiłeś, to uruchomiłeś tą moc w sobie, po prostu. Ja bym do tego dodał tak, że wiesz, dla tych wszystkich ludzi, którzy oczekują tej zmiany i pytają, jak będzie wyglądała przyszłość, idą do jasnowidza albo do czarnowidza, bo niektórzy tacy są, nie? Czarowidza. Tak. Słuchajcie, ja wam powiem tak, możecie to zrobić sami, bo ja mam swoją teorię na ten temat, że to wszystko, co jest możliwe do kreacji, jest już tutaj. Wszystko. Jest. Wszystko. Tak, to prawda. Tylko my do tego nie sięgamy. To jest to, co powiedzieliśmy sobie na początku tej audycji, że my po prostu jesteśmy poza zakresem tego, bo nie emanujemy taką częstotliwością. Nie jesteśmy w tej częstotliwości. Więc to, co powinniśmy zrobić, to dostroić się do tej rzeczywistości, której oczekujemy. Ale tu jest niebezpieczeństwo, Darku, bo możemy się dostrajać albo zgodnie z naszą wolą, czyli tego, czego my oczekujemy, albo też zgodnie z wolą kogoś innego. I teraz, co mam na myśli? Jeśli namiętnie na przykład oglądamy to, o czym mówią kanały, które jasno widzą, prawda? No to widzimy, że tam na tych kanałach jest wiele różnych informacji, które są bardzo sprzeczne z sobą. I można by tak pomyśleć, że ktoś z nich kłamie, prawda? Albo ktoś nie mówi prawdy, ktoś jest nieomijany. Wiem, do czego zmierzasz. Oni wszyscy mówią prawdę. Tak. Oni wszyscy mówią prawdę, tylko każdy z nich widzi to, z czym rezonuje. Więc uważajcie, bo jeśli nie chcecie rezonować z czymś, co wam się bardzo nie podoba, to po prostu nie przyjmujcie do tego do siebie. A najlepiej nie oglądajcie. Taka moja rada. Silajmy, nie potrzebujemy tego w naszej przestrzeni. Bądźmy w sobie. Ja też, nie wiem, to że telewizji większość z nas pewnie nie ogląda, to raczej jest oczywiste, ale przyznajmy, że w tych kanałach nawet duchowych jest dużo takich... Dużo śmieci, powiem tak, wprost. No, tak miałem powiedzieć właśnie, że dużo śmieciowych. Wiesz, nawet nie chcę powiedzieć, nie chcę nikogo obrazić, ale to powinno być przez nas bardzo mocno selekcjonowane, to co oglądamy. Jeśli ktoś na przykład bardziej lubi kanał, dajmy na to, tu teraz nie chcę, ale twój na przykład, tak, niż mój, to nie oglądaj mojego, ja się naprawdę nie pogniewam. Tylko wybierz, kochany, zrób tak, żeby to nie zajmowało ci z tego miejsca, z którego wyszedłeś, czyli telewizji. Tam oglądałeś namiętnie seriale, teraz mówisz, już nie mam telewizora, nie oglądam telewizji, ale zastąpiłeś to namiętnym oglądaniem YouTube'a, jak leci, po kolei. Bądź wybiórczy, bądź selektywny. Rób to, co z tobą rezonuje. I to też jest ważne, że dużo ludzi pozytywnych, ale ma zasubskrybowanych mnóstwo kanałów alternatywnych i faktycznie leci jako umilacz czasu. Tak. Natomiast nie... Czekaj, wiesz, jedno słowo dokończę. Zapamiętaj, co chcesz powiedzieć. Bo efektem tego, bo ja to powiedziałem w moim poradniku, to co przed chwileczką. No i dwie osoby od razu mi napisały, że właśnie rezygnują z subskrypcji.
ale ja się nie gniewam. Słuchaj, tak miało być. To jest to oczyszczenie, nie? Rezonujesz z czymś innym, skup się na tym. I to jest fajne. Tak ma być. Przepraszam. Tak, nie ma problemu. Tylko to, co chciałem dopowiedzieć, to było to, że kiedy już słuchamy kanału, któremu ufamy, z którym rezonujemy, to żeby to nie był umilecz czasu, tylko żeby ta jakaś wiedza, którą przyswajamy i z którą właśnie rezonujemy, uznajemy za przydatną, żeby robić z tego użytek, żeby nie być jak uczeń, który wyklepie, tylko żeby to pracowało w naszym życiu, bo mi jest przykro nieraz, jak widzę ludzi, wiesz co, jak do mnie się różni ludzie zgłaszają nieraz na jakąś sesję, konsultację, zazwyczaj wszyscy mają wiedzę, oni wszyscy są mądrzy, znają różne koncepty, przeczytali mnóstwo książek, tylko niekoniecznie robią z tego użytek. Nie ma praktyków. I ja to też znam na swoim przykładzie. Ja też całe życie, od najmłodszych lat, czytałem gazetki, pisma, książki, czy to ezoteryczne, duchowe, ufologiczne. Znam mnóstwo rzeczy, ale jeszcze tam w wieku nastoletnim to nie pracowało we mnie. To był poziom informacji, a nie poziom zintegrowanej wewnętrznej wiedzy. I dopiero im starszy jestem, tym bardziej przejawiam to w praktyce w swoim życiu. A tak naprawdę dopiero ostatnie pół roku poczułem tą pełną synchronizację ze wszechświatem, kiedy ja nie muszę wierzyć, że będzie dobrze, bo ja wiem, że jest dobrze. Jestem w swoim dobrze i to dobrze będzie cały czas. To ty jesteś i tak o kilkadziesiąt lat do przodu ode mnie, bo jesteś dużo młodszy, a ja dopiero niedawno doszedłem do takich wniosków jak ty w tej chwili. Ale wiesz co, męczące jest utrzymanie tej wiary, bo ona jest atakowana różnymi wydarzeniami z różnej strony i wytrwanie w takim przeświadczeniu, prawdzie, bo to już to nie jest co innego, jak ktoś sobie wkręca. Wiesz co, Andy zrobił fajny filmik o manifestacji, częstotliwościach i tak dalej, że nie chodzi tylko o to, żeby sobie tam kreując, manifestując coś tam powtarzać, tylko że musimy rezonować z tym na poziomie wibracyjnym. Jak ktoś mówi sobie, jest dobrze, ale płacze, jest mu źle, no to niekoniecznie zadziała tak, jak tak. Pełne poczucie, że jest ład, jest w porządek. I ja wiem, że jak ktoś jest, nie ma za co kupić jedzenia i ma sobie mówić, że jest szczęśliwy, bogaty i zdrowy, ja wiem, że to brzmi jak czarny żart. Klaus Schwab. Jak Klaus Schwab. Jest mi bardzo przykro, jak widzę cierpiących ludzi, jak ja muszę... I daję im radę na zasadzie, hej, wiesz, uszy do góry, nie? Nie masz gdzie mieszkać, nie masz co jeść, hej, nie przejmuj się, będzie dobrze. To brzmi dla takiego człowieka fatalnie, ale na pewnym poziomie to jest najlepsze, co może zrobić. Wyjść z negatywnych wibracji, być dostrojonym do pozytywnych opcji, bo będąc w wyższej częstotliwości, będąc w pozytywnych wibracjach, automatycznie otwierają nam się te opcje, które są kompatybilne z nami. Będąc ale tych niskich... Ja bym do tego dodał jeszcze tak, i działać. Tak, tak. Czyli wiesz, mam na myśli na przykład człowieka, który jest w niezwykle wysokim stresie z tego powodu, że spodziewa się, że będą zerwane łańcuchy dostaw, ale sobie nie kupił ani jednej puszki na zapas, żeby tam była w tym schowku, nie? Więc to też nie chodzi o to, żeby żyć w tym poczuciu strachu, ale żeby być przemyślnym, sprytnym, po prostu... Wysokie wibracje i jak ty to powiedziałeś o tym swoim działaniu przez ostatni rok, że byłeś zapobiegawczy, nie? Jak tak fajnie to ująłeś. Sam nie powiem ci teraz, jak to zrobiłeś. Zrobiłeś poduszkę. Tak. Musisz to po prostu zrobić. Gdybyś tego nie zrobił, a żył tylko w wysokich wibracjach, no to mogłoby się to źle skończyć. Tak, tylko że u mnie pyknęło wtedy, jak mi się poduszka skończyła w sumie. Mhm. Ale ją miałeś. Tak, słuchaj, to wszystko było doświadczenie. Musiałem ją mieć na pewnym poziomie. Wiesz co, Zygi, ale mam wrażenie, że bardzo odbiegamy od ogólnie tematu filmiku i może byśmy do federacji jeszcze trochę wrócili tych rzeczy. Bo przedstawiłem koncepty kobry, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć dwa zdania na temat tego, co chcą Tajgetanie przekazać, czy chcą przekazać. Jeżeli oglądaliście moje poprzednie rozmowy z Zygim, tam wyjaśniałem sprawę z Tajgetanami, kim są i tak dalej. Jeżeli ktoś jest kompletnie nie w temacie, to tylko powiem, że w sumie w tym odcinku też już trochę powiedziałem, ale Tajgetani ogólnie jest to rasa, jedna z ras plejadiańskich, kontaktujących się z wieloma ludźmi na Ziemi.
a nie, że przylecieli tu niedawno. Są oni również częścią federacji, ale nie zgadzają się z jej metodami i byli na ziemi, można powiedzieć, od starożytności w wielu okresach historycznych. Jednakże od 2008 roku prowadzili taką szeroko zakrojoną kampanię mającą pomóc w oswajaniu ludzi z istotami pozaziemskimi, co miało być też zalążkiem ujawnienia, tylko w ramach kontaktu z ludźmi zrozumieli, że my nie jesteśmy gotowi na kontakt, ani kolektywnie nie jesteśmy zainteresowani kontaktem. Wpierw, dawniej, jeszcze tam w czasie II wojny światowej i później, zorientowali się, że politycy, jacyś też generałowie, głowy krajów, to nie jest najlepszy materiał na kontakt. Oni wcale nie byli zainteresowani pozytywnymi rzeczami. Interesowała ich bardziej technologia broni. Dlatego od 2008 roku ci Tajgetanie rozpoczęli projekt Pierwszy Kontakt, żeby nawiązać kontakt ze zwykłymi ludźmi. Było to 550 Tajgetan, którzy utrzymywali kontakt internetowy z ludźmi, nie channelingi, które można łatwo zafałszować. To był kontakt bezpośredni poprzez internet, który technologicznie po prostu mamy możliwość takiego kontaktu, więc z niej korzystali. Jednakże wielu ludzi temu nie wierzyło i no, Tajgetani odkrywali właśnie, jak powiedziałem, że ludzie niekoniecznie są zainteresowani i gotowi na kontakt. Tajgetan, chociaż było ich wiele na orbicie, 550 się kontaktowało, ale było ich więcej. Obecnie został jeden statek z 30-osobową załogą i kontakt utrzymywała zaledwie garstka. Jednym z takich kontaktowców na ziemi była Gosia Duszak, której to materiały po hiszpańsku i po angielsku są dostępne na kanale Agencja Kosmika, Cosmic Agency, oraz ja to po polsku nagrywam na kanale Agencja Kosmiczna. Poza Gosią było także wielu innych ludzi mających kontakt, na przykład Dale Harder, były inżynier NASA, który również jest inkarnowaną duszą tajgetańską. Wspominam o tym, bo to dla mnie jest ważne, że to nie jest tak, że tylko jakaś pojedyncza osoba mówi, że rozmawia z kosmitami. Nie. Wielu ludzi z różnych miejsc na Ziemi utrzymywało kontakt z tą samą załogą, w tym również nie tylko jacyś dziwni ludzie z internetu, tylko również inżynier NASA, który sam mówi. To jest ważne. Tak, to jest ważne, co mówisz. To dodaje wszystkiemu wiarygodności. I ja też mogę powiedzieć, że dlatego zacząłem nagrywać materiały z Agencji Kosmicznej, bo jestem... Zaintrygowało mnie to, ale przede wszystkim zarezonowałem z tym i im więcej w tym siedzę, tym większa jest wiarygodność, przy czym to, że ja temu ufam, ja w to wierzę, ja nikogo nie namawiam, sprawdźcie sami. I to jest mój apel odnośnie absolutnie wszystkiego. Nikomu nie wierzcie na słowo, sprawdźcie sami, przepuśćcie przez filtr własnych perspektyw. Ja bym tutaj prosił cię, Zygi, o pokazanie materiału, czy jesteśmy gotowi na oficjalny kontakt. Już. A to jest materiał, w którym właśnie Tajgetanie wyjaśniają swoje stanowisko. I oni też nie przybyli na ziemię tutaj. Ludzie, my tutaj mamy przekaz dla was i prowadzą swoją narrację, tylko oni prowadzili rozmowy prywatne z ludźmi i Gosia po prostu zaproponowała im, słuchajcie, ja mogę zrobić taki kanał i dzielić się z ludźmi fragmentami naszych rozmów, które prowadzimy, żeby ta wiedza szła dalej. Początkowo nawet nie byli jacyś bardzo chętni na to, ale w końcu się zgodzili, no i cała inicjatywa ruszyła. To tak w ramach wprowadzenia w temat. Zachęcam was wszystkich do własnego wyrobienia zdania, przy czym akurat jeśli chodzi o Agencję Kosmiczną, to należałoby oglądnąć więcej materiałów niż jeden czy dwa filmiki, bo ta cała spójność narracji i obraz tego, o co w tym wszystkim chodzi, wyłania się dopiero, kiedy przyswoimy pewien pułap wiedzy. Najlepiej oglądać materiały od początku, chronologicznie, ponieważ są tak ułożone. Ten materiał, o którym mówiłem, jest dobry na początek, ale też, Zygi, możesz pokazać tam inne materiały, które tam wcześniej ci podsyłałem, bo jeżeli myślicie, że to też jakaś ściema, jak jedna z wielu, to może kogoś zachęci fakt, że Tajgetanie również, o tym bardzo mało wiadomo, ale spotkali się fizycznie na ziemi właśnie z Gosią. Było kilka spotkań, wiele na ten temat nie wiadomo. W jednym nagraniu omawiam właśnie ten aspekt spotkań i co mogę powiedzieć, to, że właśnie to jest ten fragment, co teraz Zygi pokazujesz, jak Gosia
ja zrobiłem napisy, opowiada o swoich bezpośrednich spotkaniach z Tegetanami, którzy wyglądają jak ludzie i co ciekawe, chociaż są oczywiście rozwinięci duchowo, to nie odrzucają takich zupełnie ludzkich elementów, jak na przykład dbanie o wygląd, stylizacja. Gościa spotkała się z kobietą, która wyglądała jak modelka, była też pięknie ubrana, ozdoby. I Tajgetanie tak mają. Dla nich dbanie o fizyczność to nie jest coś, nie, ja jestem ponad, co to jest nieistotne. Lubią to, lubią ładnie wyglądać. Wiem, że jedna Tajgetanka na przykład potrafiła pilotować myśliwiec w sukience, ponieważ czuła się wtedy dobrze, kobieco i tak dalej. I nie odrzucają żadnej sfery życia. Dla nich rozwój duchowy, technologia, to wszystko jest razem. Tu nie trzeba wybierać, tu nie ma biegunowości. Dlatego uważam, że jest to bardzo ciekawe, holistyczne spojrzenie, podczas gdy my ludzie na Ziemi lubimy klasyfikować prawda, fałsz, dobro, zło i łatwo popadamy w skrajności, podczas gdy my nie musimy wybierać i wiele rzeczy to też prawdy równorzędne, zależne od punktów widzenia. Sami Tajgetanie, tutaj Zygi pokazuje różnych członków załogi, to są prawdziwe zdjęcia, tylko twarze są prawdziwe, lekko nałożone filtry, natomiast ciało i częściowo włosy są domontowane w programie graficznym. Te modyfikacje były konieczne do wprowadzenia, żeby zdjęcie od nich mogło dojść na Ziemię, ponieważ Federacja ma swoje filtry i wyłapałaby, że jakieś rzeczy pozaziemskie i jakieś dane są przesyłane na Ziemię. Natomiast wygląd samej twarzy, który wygląda tak samo jak ziemskiej kobiety, nie jest czymś, co powodowałby naruszenie tej pierwszej dyrektywy, o której mówiliśmy na początku, więc to jest ok. Więc zdjęcia są modyfikowane, ale ogólnie Tajgetanie tak wyglądają. Dlatego zachęcam do zapoznania się, bo ja uważam, że jest tam ogrom fascynującej wiedzy, która mi bardzo pomogła. I uważam, że jednym z moich celów na Ziemi też było ponieść te informacje dalej tutaj w Polsce, ponieważ Polska usłyszała o Tajgetanach za sprawą Aleksa Berdowicza z Porozmawiajmy TV. Kontaktowałem się z Aleksem, potem kontaktowałem się z Gosią, a potem stworzyłem ten kanał. Natomiast o Federacji, zdaniem Tajgetan, ja opowiadałem na początku, Tajgetanie są częścią Federacji, ale nie zgadzają się z wieloma ich działaniami, nie zgadzają się z tym, że Federacja ma takie, wiecie, takie spartańskie wychowanie względem ludzi, czyli zostawia ludzi samym sobie, co niby jest dobre, sami się wyzwólmy, tylko że nasza sytuacja często bywa naprawdę trudna. I w gąszczu narastających problemów to, żeby ludzie sami się wydostali, staje się coraz bardziej skomplikowane. I zdaniem Tajgetan są elementy, którymi można byłoby wspomóc ludzi albo osiągnąć rozwój ludzi trochę inaczej nam pomóc niż w taki sposób, w jaki to widzi Federacja. Jednakże Federacja wszystko to blokuje, przez co ich działania możemy uznawać niekiedy za negatywne, chociaż z ich poziomu wcale negatywne nie są, ponieważ to też jest już nasza koncepcja dobra, zła, a z ich poziomu oni szanują wolną wolę, pozwalając na okropieństwa na Ziemi, ponieważ naszą wolną wolą jest ich doświadczanie. I z innego poziomu patrząc, oni wręcz chcieliby dołożyć na Ziemi jeszcze więcej cierpienia po to, żeby człowiek powiedział głośno nie, dosyć, nie zgadzam się, nie. I odzyskał tą moc swojego buntu i sprawstwa. Więc można powiedzieć, że ciskają nas, pozwalając na pewne okropieństwa realizowane przez stronę negatywną, żeby ludzie się obudzili. Darku. Ale to nie jest być może dla niektórych pobudka, jaką by sobie życzyli, bo to jest pobudka poprzez wiadro zimnej wody w dodatku zgniłej i śmierdzącej. Darku, ale jeśli sobie uprzytomnimy, że 3 lata temu mieliśmy zupełnie inną rzeczywistość, i gdyby nie sytuacja pandemiczna, no to dzisiaj prawdopodobnie tkwilibyśmy w tamtej rzeczywistości, która wydawała nam się tylko uładzona, ale zmierzała do katastrofy. To tak. Ja uważam, że to, co mogło się nam najlepszego wydarzyć, to właśnie ta sytuacja pandemiczna. Bo ona też po prostu, tak, to było kopnięcie w tyłek, no mówiąc wprost. To jest kopnięcie w tyłek. Tak. I teraz jest test na to, czy ten test zdamy, czy nie. No, być może, że będzie potrzebny kolejny kopniak.
Ale wiesz, co ci Zygi powiem, to też jest bardzo indywidualne, ponieważ jak najbardziej uważam, że sytuacja pandemiczna pomogła ludziom przejrzeć na oczy, zrozumieć, ile w tym wszystkim jest prawdy, też wybory w Ameryce ostatnie, prezydenckie, myślę, że wielu ludziom pokazało, jaki jest ich rzeczywisty wpływ i tak dalej. Jednak jeśli chodzi bezpośrednio o pandemię, ja ci powiem wprost, że mnie ona jakoś specjalnie nie uderzyła. Ja znaczy wiem, że była, ale ja jej nie odczułem na zasadzie, żeby mi było ciężko, mówiąc wprost. Ja to przeszedłem gładko i uznałem, że ja po prostu nie byłem z tym kompatybilny. Ja z tym nie rezonowałem i na pewno wielu ludziom się przydało, a mi jakby nie zaszkodziło. Było, no zresztą było. Tak bym patrzył za okno, coś tam jest, ale mi to minęło. Popatrz, jak różnie reagujemy, bo ja zareagowałem z ogromną radością. Naprawdę, kiedy tamten prezydent tutaj w Stanach ogłosił, że musi uziemić wszystkie samoloty i to natychmiast, i to było walentynki, to ja zrobiłem takie wow, nareszcie, o to chodzi. Wiesz, jakby poczułem, to było irracjonalne, bo moi znajomi, byłem razem z przyjaciółmi w Corpus Christi, wiesz, piękna pogoda, plaża i tak dalej, a ja takie rzeczy, nie? Więc to było irracjonalne. Ja potem wyhamowałem te moje emocje, ale wiem, że od tamtego czasu wielu ludzi zmieniło zdanie na rację, poglądy, które zbliżyły ich do tego, że no, ten świat nie jest taki, jak myśleli, że jest. Nie? To był w pewnym sensie dowód, którego potrzebowali. Tylko, że część ludzi, która była tego świadoma, to w nich to nie uderzyło. Mówię, ja nie byłem kompatybilny ani z tą nauką, bo jakby byłem tych rzeczy świadom, ani nie byłem kompatybilny z problemami i cierpieniem, które niosła cała ówczesna rzeczywistość. Więc mówię, mogę powiedzieć wprost, mnie to nie uderzyło w żaden sposób. Mhm. Praktycznie tego, wiesz, było, nie zauważyłem. Dla mnie, wiesz co, że chodziłem po lesie, chodziłem gdzie chcę, na twarzy nic nie nosiłem, ja żyłem. Żyłem jak człowiek, żyłem normalnie. Mówię, ja tego nie zauważyłem, ale wiem, że dla wielu to było uciążliwe. Darku, więc chodzi mi po prostu o to, że to jest indywidualne wszystko. Co tam jeszcze mamy w zanadrzu na dziś? Może opowiedziałem, kim są Tajgetanie. Natomiast opowiedziałem też jeszcze na początku, jaka jest ich wizja na federację. Opowiedzieli, czym ta federacja jest. Bo wiesz, Kobra jednak jest człowiekiem z ziemi, opowiadającym o rzeczach nieziemskich. A Tajgetanie są istotami kosmicznymi, opowiadającymi o swojej ówczesnej rzeczywistości. Więc jak Zygi, ty jesteś w Teksasie, jakbym chciał się dowiedzieć czegoś o Teksasie, to ty mi powiesz, jak Teksas wygląda. Zygi, jak tam jest? Weź mi opowiedz. A nie będę pytał kolegi, który jest w pokoju, hej tam, Andrzej, weź mi opowiedz, jak tam jest w Teksasie. No wiesz, ja w tym Teksasie to ja nigdy nie byłem, no gdzieś tam widziałem filmiki w internecie, no to tak, wiesz, Western. Piasek jest, też są, no fajnie, taki wiesz, dziki zachód. Więc to jest wtórne. A propos, ta wizja jest nieprawdziwa, ta telewizyjna. No domyślam się, Więc oni, będąc tam, mówiąc o tym, co jest tam, jest to dla mnie znacznie bardziej wiarygodne. Przy czym też jeszcze mówię, są różni członkowie tejże załogi i to nie tak, że oni wszyscy prowadzą spójną narrację. Każdy mówi za siebie, ze swojego punktu widzenia. To są indywidualne. Czasem się nie zgadzają. Tak, i my ludzie mamy takie wyobrażenie, że te istoty kosmiczne to wszystkie są jakieś albo świetliste byty anielskie, pełne mądrości, one albo nie chorują, złe. Nigdy nie kłamią. Tak, znowuż skrajności. A na przykład Tajgetanie są do nas bardzo podobni. Nie wiem, krwawią, umierają, chodzą do toalety, jedzą posiłki, są bardzo emocjonalni. Wiem, że na przykład w kontaktach z Gosią tam dwa razy się nawet pokłócili o coś, że tam były ciche dni, tam się nie odzywali parę dni, bo się o coś pokłócili, więc tak, takie rzeczy się zdarzają. Tak, oni również chorują. Przy czym choroby, nawet mając ich technologię kapsuł medycznych czy coś, wiążą się bardziej, raz to są wibracje. My tutaj mamy takie wibracje, które bardzo szkodzą istotom nieprzywykłym do tej wibracji naszej ziemskiej i nawet rozmawiając, nasz sposób myślenia, nasz ziemski sposób myślenia jest dla nich taki, powiedzmy, twardy, ostry i oni chorują mentalnie. Pewne rzeczy się w ich umysłach zakotwiczają, pewne stany depresyjne i jeżeli problem jest mentalny,
on przejawia się w fizyczności, manifestuje się też szybciej, bo to inna gęstość i żadna technologia nie zawróci duszy, która pragnie odejść, bo z poziomu mentalnego ten umysł zachorował i technologia tego nie naprawi. Więc żadne łóżko medyczne w takich wypadkach nie załatwi sprawy. To tak tylko mówię, żeby nikt nie myślał, że to są takie istoty new age'owe, że tańczymy za ręce dookoła drzewa. Bardzo konkretne, z krwi i kości, emocjonalne. Z krwi i kości, bardzo emocjonalne. Prawdziwie podobne do nas. Tak, bo to są ludzie z tego samego pnia liriańskiego. Są inne rasy, jak na przykład rasy kocie, które również są bardzo emocjonalne, no ale nie są ludźmi, są wyewoluowały z ras kocich. Wielkie tygrysy, lwy czy coś takiego. Są andromedanie, którzy są bezwłosi, nie mają włosów na ciele, mają skóry w odcieniach głównie błękitu, są wysocy, chyba tam z 2,5 metra mają, są bardzo logiczni, mają uczucia, pragną dobra, ale nie myślą w takich kategoriach jak my. I nawet chociaż badają nas od dawna, to i tak nie rozumieją, jak działają emocje. Podobnie Arkturianie, którzy są rasą trochę związaną z płazami. Oni żyją na terenach bardziej bagiennych, też nie są owłosieni, nie mają płci. Przynajmniej taką narrację prowadzą Tegetani, którzy również opowiadają nam o innych rasach. I uważam, że to jest sensowne, ponieważ jak ustaliliśmy w sprawie Teksasu, zapytam ciebie, a nie kogoś, kto jest tutaj na ziemi, czy kogoś, kto ma channelingi. Szanuję różną channelingi, telepatię, ale jednak... To jest dobry przykład, słuchaj, bo gdybyś nawet zapytał mnie, to ja ci mogę opowiedzieć o tym, gdzie ja mieszkam albo gdzie byłem w tym Teksasie. Ale Teksas jest tak olbrzymi, że w wielu miejscach jeszcze nie byłem, więc też nie wiem. I to samo będzie tak z Plejadianami, Tegetanami. Tak. Oni tak. Też, jeśli zapytasz indywidualną jednostkę, osobnika, to on też wszystkiego nie będzie wiedział. Albo nie, będzie miał swój punkt widzenia. Tak, oni też mówią. Oni nie mówią, mamy jedyną słuszną wiedzę, tylko mówią, słuchaj, powiem ci, co ja myślę, jak uważam, ewentualnie powiem ci, jakie mamy dane w swojej bazie danych, jakieś historyczne odnośnie wydarzeń. Dzielą się takimi informacjami, ale to jest indywidualne, to nie jest jakaś świadomość kolektywna, my przyszliśmy was zbawiać, przekazywać konkretną wiedzę, konkretną informację. To są prywatne rozmowy i prywatne informacje z tego płynące, które następnie zostają publikowane, za ich oczywiście wiedzą i zgodą, dzielą się różnymi spostrzeżeniami, ale to nie jest konkretna wizja, którą pragną nam zaszczepić. Po prostu raczej odpowiadają na pytania, to jest kontakt pod wieloma względami towarzyski, bo Gosia Duszak prowadzi te rozmowy, właśnie jak już mówiłem parę razy, prywatnie i rozmawiają o wielu prywatnych rzeczach. Oni są przyjaciółmi i Gosia nie publikuje rzeczy odnośnie na przykład, nie wiem, romansów na statkach, które gdzieś tam się wydarzają, kto z kim, czy ktoś się z kimś pokłócił, czy coś takiego. Nie mówię takich rzeczy, to są rzeczy prywatne. Przekazuje tylko te rzeczy, które są informacjami od naszej historii, technologii, czy różnych innych zawirowaniach, więc metafizycznych na przykład. Więc to warto wziąć pod uwagę, że oni nie narzucają niczego, tylko dzielą się, a my mamy czerpać z tego, co chcemy. Na tym polega ich projekt Pierwszy Kontakt, żeby po prostu być dla człowieka jako przyjaciel, bo wszystkie inne metody kontaktu z głowami państw zawiodły. Tak. Przebiega. Natomiast jeśli chodzi o naszą przyszłość, jak mówiłem, to jest indywidualne i Tegetanie mówią wprost, że o żadnej ingerencji federacyjnej, że przyleci federacja, niebo będzie zasnute gwiezdnymi statkami, będą zabierać ludzi, ewakuować, ratować, a myśliwce strzelać do negatywnych gadów na ziemi, że nie ma szans, że absolutnie nic takiego nie widzą, nic takiego się nie zapowiada, ani też żadnego potencjału na to nie widzą. Przy czym pamiętajmy też, że jak już mówiliśmy, federacja to jest ogromny twór z różnymi radami, jedne grupy nie wiedzą o drugich, każda działa we własnym obrębie, potem projekt jednej grupy jest zablokowany na poziomie innej i Tegetanie też nie wiedzą wszystkiego. Były na przykład spotkania z radami, gdzie Tegetanie nie zostali wpuszczeni na przykład, albo poproszono ich na jakiś czas, żeby opuścili orbitę, gdzieś tam wyżej się przenieśli do głębokiego kosmosu na jakiś czas, bo tutaj będą jakieś akcje prowadzone, po prostu chciano ich odsunąć, bo
zdaniem Federacji Tajgetani trochę za dużo nam przekazują. Trochę za dużo mówią o tej, o tym wszystkim. I więc Federacji to też nie jest troszeczkę wygodnie i są tam też taka, wiesz, rozgrywki wewnętrzne polityka, między frakcjami. Polityka. Jest polityka, jest ta kosmiczna polityka i jeżeli ktoś myśli, że w kosmosie jest cudownie, szczerze, są podobne jaja jak na Ziemi. Może trochę inne, bo są kosmiczne jaja, a nie ziemskie jaja, ale jednak takie gierki polityczne się zdarzają. Może ja też tu wchodzę w ocenę, że jakieś gierki mówię. To są różne punkty widzenia, różne interesy, ale to są różne świadomości. Tak jak te niektóre rasy, jak Andromedanie, nie w pełni rozumieją ludzi, tak my też nie w pełni rozumiemy ich. Mhm. Na pewnym poziomie jest tylko doświadczanie i nie ma dobra i zła, bo dobro i zło jest punktem widzenia z poziomu danej jednostki i jej świadomości. Natomiast z innego punktu widzenia to już takie wcale być nie musi i to, co jest prawdą i fałszem, też jest subiektywne. Dlatego jeszcze dochodzi, że no każdy kreuje trochę swoją rzeczywistość. Można powiedzieć, każdy ma swój wymiar bytowy i ciężko mówić o istnieniu czegoś takiego twardego, obiektywnego, że to są fakty, tak jest. Ponieważ znajdziemy, nie lubię sformułowania linia czasowa, ale znajdziemy linię czasową, gdzie coś jest tak, a na inne jest tak. Tak jak mówili wcześniej o tych czarnowidzach, że oni zczytują akurat te rzeczy, bo są z nimi kompatybilni, ale to są potencjały, a tych potencjałów jest oczywiście znacznie, wiele. Znacznie więcej. Więc nie byłbym taki zdecydowany w jakiejkolwiek ocenie, że coś jest dobre, coś jest złe, coś jest prawdą, coś jest fałszem. Możemy coś najwyżej ustanowić naszą prawdą, jej się trzymać i być z tym kompatybilnym, ponieważ ja jako Darek na Ziemi, nie jako gwiezdna istota gdzieś tam, chociaż część mojego wyższego ja oczywiście jest wszędzie, jest źródłem i tak dalej, ale ten punkt skupienia uwagi źródła, który jestem, który doświadcza samego siebie w takiej formie i z takimi ograniczeniami pozornymi, jakie mam, to ciało, ten umysł, to ja tutaj decyduję, że ja jestem szczęśliwy, jestem spokojny i wszystko jest dobrze. Jeżeli każdy utrzyma swoje życie na tym poziomie, że jest dobrze, to będziemy mieli cały świat ludzi, którym jest dobrze, tworzących świat, w którym jest dobrze. Więc moja rada jest taka, zadbajmy o siebie. Zadbajmy o siebie i uczyńmy ze swojego własnego świata cud. Ludzie, wiem, że mają taki odruch pomagania innym, ale ja zauważyłem także wielokrotnie, że często dochodzi wtedy do różnych splątań i robią się supełki, robią się różne nieraz problemy, nawet z dobrych intencji. Ja uważam tak jak, że nie potrzebujemy kosmicznych interwencji bezpośrednich, żeby nasze życie stało się lepsze, tak również w tej mikroskali nas tutaj, moje na przykład rzeczy w życiu, za które się brałem, zawsze mi lepiej szło, jak brałem się za coś sam. Jak sam od początku do końca coś prowadziłem, sam brałem odpowiedzialność za siebie. Natomiast kiedy tworzyliśmy projekty w grupie, różnie bywało, bo były różne punkty widzenia i tak dalej. Ja nie mówię tutaj, że ludzie nie współpracujcie, dzielcie się, nie o to chodzi, bo jesteśmy kolektywnie połączeni, bo jesteśmy jedną istotą, ale niech to będzie zrobione w mądry sposób, poprzez to, żeby każdy ogarnął siebie, bo wtedy będziemy mieli świat ogarniętych ludzi. A jeżeli liczymy, że ktoś nas ogarnie albo bierzemy się za ogarnianie kogoś, bo nam się wydaje, że to jest dla niego dobre i chcemy go ogarnąć, a tak wcale być nie musi, bo to, co jest dla kogoś dobre, wedle naszej definicji, to nie jest coś dobrego. To jest narzucanie kogoś swojej woli. Tak, więc zajmijmy się sobą, ponieważ jesteśmy całością i to najlepsze, co możemy zrobić, bo jesteśmy całym światem. Zajmując się sobą, zajmujemy się tak naprawdę całym światem, a do siebie mamy największy dostęp, więc niechaj to stąd wyjdzie, od nas. Darku, na koniec padły bardzo mądre stwierdzenia i myślę, że tym podsumujemy tą audycję dzisiejszą, ale mam ochotę na więcej, wiesz, i to, co powiedzieliśmy na samym początku, chciałbym cię zaprosić, żebyśmy porozmawiali już zbaczając z tematów kosmicznych. A może przy okazji jednak tam wrócimy, kiedy będziemy te wszystkie tematy są spójne i połączone. Spójne. Chciałbym porozmawiać właśnie o świadomości, o ich poziomach, o tym, kim tak naprawdę jesteśmy, co z duszą, co z ciałem fizycznym, gdzie my w ogóle jesteśmy. Więc zapraszam cię do kolejnej audycji. Pewnie się umówimy już po nagraniu.
Ale nie chciałbym, żeby to było zbyt daleko, żeby ta audycja jednak owocowała takim wewnętrznym przemyśleniem każdego z naszych widzów jeszcze przed świętami, jeszcze przed końcem starego roku. Doskonale, jak najbardziej. Super. Bardzo chętnie. Tematów nam nie braknie. Nie. I dobrze się rozmawia. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do widzów. Drodzy widzowie, jeśli chcielibyście nam opowiedzieć o swoich, nie wiem, jak skomentować to, co powiedzieliśmy, ale też powiedzieć o tym, z czym się zgadzacie albo nie zgadzacie, to napiszcie do Darka albo do mnie. Podamy tutaj pod audycją linki do naszych maili. Również jeśli macie swoje koncepcje, to napiszcie. To tylko wzbogaca. Jeśli taką koncepcję macie, no to postaramy się, może jeśli to jest coś ciekawego, wyłożyć to wszystko naszym widzom. Jeszcze raz Ci dziękuję, Darku. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Następnym razem może też odpowiemy sobie właśnie na pytanie od widzów, jeżeli pojawią się w komentarzach. Chętnie się ustosunkuję, jeżeli byłyby jakieś przemyślenia. Wiem, że na pewno będą. Wyjaśnienia. Dobrze. Wiem, że na pewno tak będą. Możemy wyselekcjonować jakieś rzeczy i zrobić takie trochę pytania, odpowiedzi, jeżeli by tak się akurat złożyło. Pięknie. Dobrze. Dziękuję Ci, Zygi. Dziękuję, widzowie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Rozmawiałem dziś z Darkiem z kanału Przebudzonko Ścieżki Dobrej Woli oraz autorem kanału Agencja Kosmiczna, na której znajdują się tłumaczenia wszystkich dostępnych w polskim języku filmów z kanałów anglojęzycznych i hiszpańskojęzycznych Cosmic Agency dotyczących Thai Getam.